Słyszałam, że podobno od dawna im się nie układa. No wiesz, pewnie ją zdradza na prawo i lewo. Właśnie podobno nie. Coś ty. Ona jego? Ja słyszałam, że ona jest gruba. Gruba i głupia. Straszny babsztyl. Sama sobie zasłużyła, żeby ją w końcu zostawił. W ogóle ja nie wiem, jak on mógł z nią wytrzymać przez ten cały czas. A, serio, to ty wiesz coś więcej? Znasz ją? Niestety, całkiem dobrze. I co? I uważam, że ktoś jej powinien porządnie palnąć. Trafiło się jej, co? Żeby takiego faceta złapać. Chrupałabym to ciało co rano. Pewnie wspaniale całuje. Obłędnie. Podobno. Kochana jesteś, ale nie musiałaś szorować po schodach. A nic się nie działo w bufecie, to przyniosą na co. To może zostaniesz ze mną i zjesz ze mną, bo tutaj też się nic nie dzieje. W ogóle siedzę w tej pracowni i już nie wiem, co robić, żeby coś robić, bo nic się nie robi. Jakieś wieści od Miro i Sławo? Nic? Nic. A nie chcę Uli zawracać głowy, bo ona ma dość swoich problemów. Powiem wam, że na miejscu tej Dobrzańskiej to bym sobie przynajmniej uda odessała. No wiecie, tak chociażby dla samej estetyki. Słuchaj, może byś sobie od razu mózg wszczepiła, co? Najlepiej używamy. A słucham? Uważam, że Marlena ma rację. Ta Dobrzańska to jest jakaś chodząca kompromitacja. Mówiłam.